Parafię Krzyżaną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Entuzjazm Marka, wiceprzewodniczący, jak zawsze tam niebudujący, natomiast wypowiedzi zawsze takie same na sam poziom. Co do tego właśnie punktu, to chciałem się wypowiedzieć krótko, że zarząd ma jeszcze wiedzę, ile dachów na kościołach jeszcze musimy tutaj oszacować, czy to jest tylko ten jeden kościół, czy tak, jak słyszę, czy może jest milion. Inna sprawa jest taka, że bardzo się nie strzygą dochodzenia do tej uchwały, bo z tego, co słyszałem, to wychodziło od Komisji Edukacji. Nie wiem, co Komisja Edukacji ma wspólnego z budowaniem dachów na kościołach w Polsce. I oprócz tego jest jeszcze taki klasyczny tutaj przykład tego, w jaki sposób przeciekają publiczne pieniądze samorządów z różnych szczebli samorządu terytorialnego. Bo z tego co wiem, nie mam tutaj danych na ten temat, ale wydaje mi się, że finansowanie tego dachu zaczyna się już od Urzędu Marszałkowskiego poprzez konserwatora Wadyki, prawdopodobnie poprzez wszystkie szczeble samorządu, ile się uda gdzieś komuś wyciągnąć. To tak powinno wyglądać i to naprawdę jest w porządku, żeby te publiczne pieniądze temu służyły. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Pan radny Mały pierwszy. Ja mam takie zapytanie, czy ta forma pomocy zaproponowana przez zarząd będzie też objęta tym obowiązkiem, który spoczywa na publicznie, jeżeli chodzi o ochronę zabytków. Czy my w tej formie, przekazując pieniądze, będziemy mogli je włączyć tak jakby w wykaz środków przekazanych na wsparcie ochrony zabytków? Czy ta forma zaproponowana przez zarząd? Tak. Nie, są to różne formy, tak? Nie chciałbym zaskoczyć tutaj, ale są różne formy. Można przy pomocy publicznej gminy, która to zadanie realizuje. Można to zrobić przy pomocy programu ochrony zabytków, o którym jak wielokrotnie mówię na komisji, a ja postulowałem, by taki stworzyć, określić jakiś tam budżet i każdy z podmiotów, który jest właścicielem obiektu zabytkowego, a nie jest organem państwowym lub samorządowym mógł wnioskować o pomoc, prawda? No to są tam tutaj rady ten pomysł właśnie powiedzieć. Natomiast forma taka, o której tutaj zaproponował zarząd, jest też dopuszczalna. To jest zadanie publiczne, realizowane przez gminę i można to mi uchwalać. No nie wiem, może Państwo coś dodać albo Pan Starosta, proszę bardzo. Nie byłoby zgodna z prawem uchwały, gdybyśmy takiej uchwały nie proponowali Państwu. A jeżeli chodzi o istotę zapisów, czy faktycznie na zabytki, to proszę zajrzeć do kolejnej uchwały do dyspozycji wydatkowania. Rozdział 921 mówi o kulturze i ochronie zabytków i opieki nad nimi. I pod tym rozdziałem i pod odpowiednim paragrafem została zapisana pomoc. Proszę pana Radziut. Panowie radni, to jest pewien precedens, bo mówiłem sobie o kwocie, jak następny, że ja pewnie niewielkie, bo 10 tysięcy, ale zrobiliśmy od tyłu, czyli mówimy o kwocie, a nic nie zrobiliśmy, żeby stworzyć zasady. Ja wspomniałem na komisji, to Państwo powtórzę, że takie zasady od lat mamy, jeśli chodzi o ochronę środowiska, to są niewielkie pieniądze, ale one, ale te zasady są, dotyczą leczenia azbestu, czy tam różnych innych form związanych z ochroną środowiska, te pieniądze są opiniowane przez komisję budżetową, zatwierdzane przez zarząd i te zasady są określone. Tutaj mamy do czynienia z pewnym precedensem, którym spotkamy się pewnie z taką sytuacją, że ci, którzy już stworzyli pewne kroki, będą mieć pretensje do powiatu i być może też chcieć pieniądze po fakcie, kiedy mamy do czynienia, a ci, którzy zaczynają, a zaczynać będą pewnie wszyscy, też do tego tematu podejdą, a przecież nasz budżet to jest wytrzymał. Dlatego dodajemy jeszcze i też inne zabytki, czy zabytki świeckie, no i jest już pozamiatane. Chcę przypomnieć, że marszałka, czyli te środki są wydawane na ochronę zabytków, one są na wszystkie zabytki, czyli na te świeckie i na te kościelne.
różnej proporcji według potrzeb, więc tak samo, jeżeli miałoby tak być, to musiałoby być u nas. Ja posłużę się przykładem, kiedy w Męstawie wyremontowano dwa takie obiekty, jeden to jest OUB, zrobiła to gmina z pomocą środków unijnych, to służy nie tylko gminie, ale bardzo szeroko i wiecie Państwo z pewnością, którzy tam byli, że to była inwestycja udana. Drugi jest Kościół Świętego Mateusza 14-wieczny, bardzo duży. Ostatnio był remontowany właśnie tak za wielkie pieniądze, zresztą w dwóch tańczach. I tak to się działo w ten sposób, że gmina też pomagała. Pomagała też prawnie i zdobyć pieniądze i pomagała zrobić przetarg. Sam brałem udział w tym przetargu jako osoba tam, powiedzmy sobie, zapraszałam tego przetargu. Nie po stronie urzędu oczywiście, nie po stronie kształtujących, a resztę zrobili to parafialnie. I czy zresztą, że mieszkańcy, no, każdy kto się czuł, że powinien pomóc, taką pomoc też udzieliłem, ale to jest inna kwestia. I to tak to widzę, więc dla mnie ta forma, którą Państwo przyjęli, jest formą nie do przyjęcia. Trzeba by taką formę wymyślać, jeżeli chce się w ten sposób i są na to środki pomagać, żeby ona była czytelna i żeby dotyczyła wszystkich. Ja jestem przekonany, biorąc pod uwagę stan tych zabytków, że taka lawina będzie miała miejsce. Już słyszę kolega mówi o Starym Polu. Pewnie tych zabytków kościelnych, chociażby samych, jest co najmniej ze 20. No i wtedy, co zarząd zrobi z tym tematem? Dziękuję. Dlatego będę głosował przeciw. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciał? Proszę, prawie powiedzieć. Proszę, tak, przepraszam. Ja chciałbym odpowiedzieć na to, że ludzie, którzy mają wątpliwości, zadają pytanie, dlaczego z Komisji Edukacji, bo nie inicjatywa otóż Komisja Edukacji, to również edukacji, kultury i sportu, kultura, ponieważ to blisko połowa, również dziedzictwo narodowe, połowa zabytków, do której my również jesteśmy skierowani. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ja już na zakończenie. Nie byłoby, panie przewodniczący, tej dyskusji, gdyby faktycznie, tak jak wspomniałem w interpelacji, pan starosta miał przygotowany zgodnie z ustawą plan odnośnie zabytków. I w tym momencie byśmy byłaby powołana komisja. Co do budżetu by zgromadzone odpowiednie środki, może nie odpowiednie, ale jakieś tam środki byłyby to wszystko ładnie przejrzyście podzielone. A teraz dyskutujemy o marnych 10 tysięcy. No dobrze, ale pan powtarza trzeci raz, ale mówię, czy jest to jakiś głos, proszę bardzo, coś na ogół, może polemiczny? Tak. To dziękuję, nie wiem, czy mam głos. Proszę jeszcze raz. Dobrze. Każdy teraz będzie wnosił polemiczny głos, bo proszę drugi pan, więc chyba to nie ma niczego sensu. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest? Jeszcze nie. Opinia Komisji Gospodarki i Budżetu. Opinia naszej komisji była pozytywna, nie jednogłośnie, ale zawsze. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ach tak, rzeczywiście pan radny Zakrzewski zwalnił się na rodzinną sprawę, chciałbym z tego co puścić. Jest ale pan radny Zakrzewski, który zwolił. Jest po prostu niewyłączony. Możemy jeszcze raz zapytać. Jeszcze raz usłyszymy, tak? Ale to nie zostało głosowanie ręczne jest podstawą, a nie elektroniczną. Nie było zmian. Ale dobrze, to było również elektronicznie, za ileś lat, to będzie chciał sprawdzić, jak zagłosował, zapomniał, albo będzie chciał. To dobrze. No właśnie, no właśnie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, teraz oddamy głos. Kto z Państwa radnych jest przeciw?
Bardzo punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu. Pani Skarbnik, proszę bardzo. W tej uchwale najistotniejsze są zmiany dotyczące dochodów budżetu, gdzie wzmocnione zostają one o kwotę 453 900 zł. Z tego część środków zostaje przeznaczona na bieżące funkcjonowanie jednostki organizacyjnej, która te środki wypracowała, jak też na wprowadzenie tych środków do uzupełnienia rezerwy ogólnej. Wprowadzone przychody w kwocie 600 tysięcy wzmocnią zasoby Wydziału Edukacji, gdzie zostaną przeznaczone w części na jeszcze nie, do tej chwili nieokreślone bliżej potrzeby, a już sygnalizowane ze strony jednostek oświatowych i edukacyjnych będą dotyczyły niezaplanowanych wcześniej, a koniecznych do przeprowadzenia remontów. Z tych środków również będą poniesione wydatki, powiedzmy, dwie świeckie pomoce z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego pojazdu dla policji, czy też samochodu rozpoznawczego ze specjalnym wyposażeniem dla Straży Pożarnej. Dziękujemy. Proszę o opinię Komisji Gospodarki i Budżetu. Komisja Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Proszę, otwieram dyskusję. Profesor Rady, proszę bardzo, panu Mińkę. Teraz. Proszę Państwa, tej uchwale chciałbym Państwa uświadomić, że jest blisko 500 tysięcy złotych przerzuconych na oświatę i wychowanie, czyli razem 801 i skarbem 894, czyli przerzucamy 500 tysięcy złotych, mając pełne świadome zaufanie do rządu, że z tego momentu, jak to przerzucimy, to mogą mnie pytać, że co, ale sami musimy o tym wiedzieć, bo ja jestem sytuacji. Czyli to, co Pani Skarbnik powiedziała, że ewentualne czy tam remonty w oświacie, czy inwestycje w oświacie, które będą przeprowadzone, to są już te wnioski ułożone bez tytułu, tak? Czyli my siedzimy nieraz i tam debatujemy nad tym, czy komuś dać 2000 czy nie, a tutaj te 500 tysięcy, my to byśmy byli świadomi. Świadomie wrzucamy do oświaty i mówimy, że zarząd jest cacy. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji?
Zatem przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o przedstawienie kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu małopolskiego. Z racji zmniejszonych budżetów, przychodów, tym samym zmniejszonego deficytu budżetu powiatu, istnieje obowiązek wprowadzenia zmian wieloletniej finansowej na lata 2014-2060. Stąd przedmiotowa uchwała. Tak, proszę o opinię Komisji Gospodarki Budżetu. Komisja Gospodarki Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? A zatem przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę wciśnięcie i oddanie głosu. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę mi mikrofon. Dołączyć mikrofon, może się uda. Tak? Dobrze. To wszystko. Dziękuję Państwu. Poproszę Panią Sekretarz Głoszczą, Naczelnika Wydziału Edukacji o przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami. Zadania z zakresu ochrony środowiska naturalnego.
4 organizacji pozarządowych, rolnicy siedziby na terenie naszych powiatów. W rejestrze stowarzyszeń prowadzony przez Wydział Promocji Edukacji, Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 115 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, 17 stowarzyszeń typu, 7 fundacji, 14 uczniowskich szkolnych sportowych oraz 21 grup sportowych związkowych stowarzyszeń kultury fizycznej. To było po prostu takie najważniejsze informacje. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zadać pytanie, albo wypowiedzi się w kwestii tej informacji? Jeśli to dziękuję. Proszę Panią Annę Stanisławską, kierownika Podatkowego Centrum Pomocy Rodzinnej, przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów i usług społecznych. Panie i Panowie Radni, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, powiat corocznie zobligowany jest do przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej. Ta ocena zasobów pomocy społecznej została opracowana zgodnie z centralną aplikacją statystyczną i w takiej też formie została Państwu w projekcie uchwały złożona. Dane, które zawiera ocena, są dane uzyskane z gmin, dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy, dane pochodzące z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz część danych, które automatycznie są wygenerowane przez centralną aplikację statystyczną. Oczywiście ocena już zgodnie z przepisami automatycznie została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Polityki Prorodzinnej. Komisja Polityki Prorodzinnej spojrzy na Pana Zdrowia Polskiego, który nie zaopiniowała uchwały. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? Zatem przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o zabranie głosu. Dziękuję. Dziękuję uchwała właśnie za przyjęcie. Proszę teraz Pawła Szymkowiata, Wydział Środowiska i Rolnictwa o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy przez Podlasie Pomorskie w gminie Lichnowy, Miłora, Słowica przeznaczenia na dofinansowanie zadań z zakresu środowiska. Szanowni Państwo Radni, uchwała związana jest z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogłoszonym w grudniu 2013 roku. I tutaj zarząd powiatu dnia 30 stycznia zgodnie z regulaminem udzielania dotacji z budżetu powiatu małopolskiego na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wybrał zadania między innymi wsparcie dla gmin, które dotyczy gminy Lichnowy. Jest to kwota łącznie 2,5 tysiąca. Ma być przeznaczona na nasadzenia oraz akcje sprzątania świata. Dla gminy Miłoraz z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej łączna kwota 1250 zł, w tym 750 zł przeznaczone na nasadzenia, 500 zł na organizację konkursu ekologicznego. Oraz trzecia gmina Nowy Staw, dotacja łącznie 2600 zł, w tym 2000 przeznaczone na nasadzenia, 600 zł przeznaczone na akcję sprzątania świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Gospodarki i Budżetu. Komisja Gospodarki i Budżetu pozytywnie jednoznacznie zapisała. Dziękuję. Otwieram dyskusję.
się, czy to z marszałkiem chciałbym sprawę tego tych uchwałych się powiedzieć. No przejdźmy do głosowania, kto z marszałkiem za przyjęcie tego tych uchwałych, oddanie głosu. Kto jest przeciw, czy ktoś się wstrzymał? Ktoś nie głosował, tak? Proszę o sprawdzenie, czy trzeba się głosować. Już jest ok. Tak? No nie. To moja maszyna nie jest zaktywowana. A. Ale tutaj nie działa.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja przy okazji tutaj tej skargi chciałbym się odnieść do jednej sprawy. Obserwuję pracę w innych powiatach i powiem tak. My mamy wspaniale przygotowanych merytorycznie kierowników i wysokiej kulturze, ponieważ nawet takim szumie właśnie na tej sesji uchwalę skargę. U nas jest to pierwsza skarga, którą się spotkałem od 8 lat. Tam była jeszcze kiedyś na początku kadencji na rzecznika tam jakaś skarga, ale w zasadzie pierwsza. Także, a Rada Powiatu w sprawie skargi kierowników. W związku z tym trzeba to zauważyć, a tak, no bo to warto zauważyć, mamy wspaniale przygotowaną kadrę kierowniczą, a to zasługa rządu, który jest odbierany. Ale oczywiście przyjrzymy się, jeżeli
przepraszam, pierwszy raz słyszę o tym, że gdzieś coś jest źle rozliczane. Natomiast jeśli chodzi o sprawy związane w ogóle z dietami, to my wykonujemy tylko to, co zostało uchwalone przez Radę Powiatu. Tak, to jeszcze było poprzedni kadencji. Proszę przejść, proszę przejść do... To jest pierwsza. Druga była o tym różnicach, tak? Jeśli chodzi o przetarg. Tu jeszcze byśmy też nie wiedzieli o tym, czy otrzymaliśmy dodatkową transzę z względu marszałkowskiego, dlatego że na tą poradnię w tej chwili piątek będzie przygotowana już umowa do podpisania z względem marszałkowskim. Pierwsza informacja to była taka, że to będzie 230 tysięcy, w tej chwili jest 320 i stąd była ta różnica, jeśli chodzi o informacje, tak? I trzecie zapytanie, praktycznie to już odpowiedział na to radny Rogat, jeśli chodzi o te zapytania. Ja, oczywiście jest tak, że możemy również taką uchwałę podjąć, ale nie podobaliśmy z tego, dlatego iż raz, że no finanse, tak? To jest jakby pierwsza rzecz. Nie było też jakby takich zapytań. To wynikało tylko i wyłącznie z tego powodu. Natomiast możemy oczywiście przygotować taką uchwałę, więc to stoi na przeszkodzie. I oczywiście wolno rady będzie tylko, czy środki, które przekażemy, czy na to zadanie, czy na inne zadanie. To już jest kwestia wtedy oczywiście decyzji Rady Powiatu. No, tak mogę odpowiedzieć na te zapytania. Proszę bardzo. Pan starosta przed chwilą powiedział, że pierwszy raz słyszę odnośnie za wysokiej diety. A ja od nikogo innego, jak tylko od pana starosty się dowiedziałem, że członkowie zarządu mają za wysoką dietę, że musieli zwracać w tamtym roku, że przekroczyli tą kwotę 2252 zł, 24 grosze. I w tym momencie pracownicy sektora naszego budżetowego wypłacają dietę maksymalną, jak ustawa przedstawia nam, czyli tą kwotę, a według naszej uchwały, którą myśmy podjęli, to jeszcze jest wyższa. I dlatego tą naszą uchwałę trzeba po prostu zmienić. Dziękuję. Ja niczego takiego nie powiedziałem. Powiedziałem, że my rozliczamy zgodnie z ustawą. Po posiedzeniu Komisji Gospodarczej pan wspomniał. Dobrze. Rozumiem odpowiedź bardzo interpelację. Przejdźmy do punktu 18. Wolne wnioski, oświadczenia. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać głos? Pan radny Kogut. Swoim, ale mam nadzieję i szczerze nas wszystkich pogratulować młodym zawodniczkom Małopolskiego Orła wielkiego sukcesu, jakim jest niewątpliwie wywalczenie tytułu mistrzeń Polski w siatkówce i podziękować również nas wszystkich, że w ten sposób sportowo promują nasze miasto i szkołę. Dziękuję. Dziękuję, oczywiście dołączamy się. Gratulacje. Skoro nie ma wniosku, zamykam posiedzenie 35. sesji Rady Powiatu Małopolskiego. Dziękuję państwu.